Od wielu lat, w zasadzie przed I wojną jeszcze światową, ten las już pełnił bardzo ważną rolę dla mieszkańców i miasta, i okolicznych miejscowości, dlatego że pełnił funkcję rekreacyjno-kulturową, rozrywkową. Jako mieszkańcy Giżycka chcemy, aby Las Miejski w Gajewie koło Giżycka pozostał taki, jaki jest, z tymi wiekowymi dębami, modrzewiami. Nie chcemy pniaków, nie chcemy szkółek, które będą pozagradzane i niedostępne, tak jak to się dzieje w pobliskim forcie Kula, gdzie turyści, miłośnicy fortyfikacji nie mogą tego fortu obejrzeć, ponieważ tam wycięto drzewa, ogrodzono teren i jest on niedostępny. My go potrzebujemy po to, żeby był lasem i dawał nam satysfakcję i przyjemność z tego, że mamy las. Jest to prawdopodobnie jedyne miejsce w naszym powiecie, a kto wie, czy nie w całym województwie, gdzie występuje takie nagromadzenie drzew o okazach pomnikowych. W sumie po przeliczeniu wszystkich tych drzew mamy na dzień dzisiejszy ich około 99. Patrząc po drzewostanie, po składzie właśnie gatunków ptaków, innych zwierząt, jest to taki fragment jakby mini puszczy. Ma to taki charakter troszeczkę coś z puszczy, takiego lasu puszczańskiego, naturalnego. Dlatego no, myślę, że należałoby w miarę maksymalnie po prostu zmniejszyć jakiekolwiek ingerencje w jakieś działania związane z wycinką, z jakimś odmładzaniem tego lasu, z pozyskiwaniem drewna i zostawić ten las w takim jak bardziej, w maksymalnie możliwie naturalnym stanie. Od kilkunastu lat ten las, ta funkcja tego lasu powraca. Mamy bardzo dużo imprez gminnych, miejskich, powiatowych, różnego rodzaju stowarzyszenia organizują tam swoje spotkania, zawody i integrację. I las stał się takim miejscem, gdzie bardzo wiele osób chętnie z niego korzysta. Są ścieżki, gdzie spacerują, ludzie jeżdżą rowerami, biegają zimą, biegają na nartach. Jest to las ważny dla każdego mieszkańca. Turyści odkrywają to miejsce. Giżycko leży na szlaku Wielkich Jezior i one są głównym atutem, ale ludzie szukają dodatkowych atrakcji i coraz więcej turystów także tutaj zagląda. Mieszkańcy osiedlają się w pobliżu Lasu Miejskiego po to, żeby mieć takie właśnie piękne miejsce pod oknem. Wydawać by się mogło, że stan, w którym znajduje się Las Miejski, będzie taki konstans, tak? Ale około 2 lata temu, to było bodajże latem, podczas takiego spaceru dłuższą pętlą właśnie spacerową, zauważyłam, że padają wiekowe dęby, modrzewie przy trasie i że rozpoczęły się wycinki, prace gospodarcze. Na początku myślałam, że to jest jakieś incydentalne wydarzenie, ale później dowiedziałam się, że takich prac będzie więcej. Wycięto dość pokaźne połacie właśnie w różnych miejscach, także w takich bardzo widocznych. Okazało się, że znaczna część lasu, jaki znamy, jaki kochamy, po prostu zniknie. Zaczęło nam się wydawać, że coś może być niezmienne. To trochę tak jak z tą już legendarną ciepłą wodą w kranach. No, jak może jej nie być, tak? Jak może nie być tego lasu? Jak mogłoby się... Znaczy, nie wyobrażamy sobie, żeby on mógł się teraz na przykład zmienić, że ktoś teraz jakieś jego połacie zacznie wycinać. To się po prostu przecież nam w głowie nie mieściło, absolutnie. Od pewnego czasu zauważamy dość wzmożone prace gospodarcze w tym lesie. Powstały już obszary, gdzie były rębnie zupełne. I to wzbudziło niepokój wśród mieszkańców. Do mnie zgłosiło się trochę osób, które poprosiły, bym zainterweniował, by nadleśnictwo zmieniło sposób gospodarki w tym lesie, tak by te walory rekreacyjne, wizualne,
zachować tego lasu, by nie było rębni zupełnych, by można było innym sposobem, jeżeli jest taka potrzeba, prowadzić odmłodzenie tego lasu. Myślę, że wypracujemy kompromis. Czy on będzie się sprowadzał do tego, że formalnie status lasu zostanie zmieniony? Czy on będzie sprowadzał się do tego, że po prostu zostanie zmodyfikowany plan urządzenia lasu? Trudno w tym momencie przesądzać. Plan urządzania lasu Nadleśnictwa Giżycko przewiduje wycięcie, w dłuższej perspektywie czasu, wycięcie 98 hektarów lasu miejskiego z ogólnej powierzchni 320 hektarów, która zresztą obejmuje też niekoniecznie tereny leśne, także stawy karpiowe, drogi, łąki, które też przylegają do lasu miejskiego. Realna powierzchnia lasu to jest około 297 hektarów i z tego ma być wycięte 98 hektarów w postaci właśnie rębni gniazdowych. Społeczność lokalna i władze lokalne wypowiedziały się w tym temacie i wolą władz oraz ludzi zamieszkujących Giżycko oraz gminę jest to, żeby w tym lesie miejskim nie było rębni gniazdowych, żeby nadleśnictwo odstąpiło od tego typu użytkowania gospodarczego lasu miejskiego, żeby zastąpić je mniej inwazyjnymi metodami, takimi jak cięcia sanitarne oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu. I te postulaty mają swoje oparcie w standardzie FSC. Społeczność lokalna i władze mają jak najbardziej prawo żądać takich zmian, ponieważ standard FSC przewiduje, że w przypadku ustanowienia lasu o szczególnych walorach przyrodniczych, HCVF6, takie postulaty powinny być zaakceptowane przez zarządcę lasu. Od maja prowadzimy oficjalne rozmowy z leśnikami z Nadleśnictwa Giżycko i przewija się w tych rozmowach taki motyw. Leśnicy mówią jedynie o funkcji rekreacyjnej lasu miejskiego, tymczasem to nieprawda. Las miejski w Gajewie koło Giżycka pełni wiele innych funkcji. Przyrodniczą, bardzo bogatą, społeczną, historyczną przede wszystkim, od niej się zaczęło. Jest istotne dla turystów, dla naszego rozwoju, dla rozwoju naszej miejscowości. Z perspektywy 30-tysięcznego Giżycka po 20 minutach spaceru możesz autentycznie zakosztować tego cudu natury, jakim jest las akurat tutaj w formule mazurskiej. I jeżeli z tym tak naprawdę przebijemy się, to byłoby chyba dla mnie największy sukces. Ja wychowałem się 2 kilometry od tego lasu w miejscowości Sulimy. Dość często w dzieciństwie byłem w tym lesie, korzystałem z niego i dla mnie on jest bardzo bliski mojemu sercu. Tutaj się spaceruje, biega, spotyka ze znajomymi, wyprawia urodziny dziecka czy babci. Pokazuje się rodzinie przyrodę dziką, najstarszy dąb na Mazurach, Wojciech, który tutaj w pobliżu rośnie. Pomnikowe drzewa, piękną naturę, rzadkie gatunki ptaków. To było miejsce dla mnie, gdzie mogłem bez trudu rowerem czy nawet piechotą przyjść i w kilka chwil dosłownie znaleźć się w jakimś fajnym takim miejscu, gdzie mogłem poszukać i uczyć się poznawać przyrodę i poznawać ptaki. Osobiście badałem ten las miejski pod kątem rozmieszczenia przestrzennego siedlisk przyrodniczych i okazało się, że jest on bardzo podobny do Puszczy Boreckiej, która jest utożsamiana właśnie z tą dawną Puszczą Galińską, pierwotną puszczą, która pokrywała te tereny jeszcze zanim się tu osiedlili ludzie. Tak więc historia lasu miejskiego, która jest spisywana już od XIV-XV wieku, sięga o wiele dalej. Tak naprawdę jego historia sięga okresu zlodowacenia, ustąpienia lądolodu i trwa do dzisiaj. Także ten las nie jest takim zwykłym jednak lasem gospodarczym, który był tam kiedyś nasadzony przez leśników, tylko jego ciągłość ekologiczna trwa od kilku tysięcy lat.